Siostry i bracia w Chrystusie. Są różne sondaże, pytania, które podejmują taki ważny problem. Co jest dla Ciebie najważniejszą wartością w życiu? Co jest dla Ciebie najistotniejsze? Zdrowie, miłość, rodzina, szczęście, przyjaźń, poczucie bezpieczeństwa. Każdy z pewnością, zastanawiając się, co jest dla niego ważne, wymieniłby w innej kolejności te wartości piękne, pozytywne, wspaniałe. Dzisiaj jednak w Ewangelii Pan Jezus mówi w dwóch przypowieściach o tym, co jest skarbem, co jest drogocenną perłą, czyli co jest dla Jego ucznia najważniejszą wartością w życiu, za którą powinien tęsknić, bardzo jej pragnąć i zdobywać. Jezus mówi, że najważniejszą wartością, największą jest Królestwo Boże. Wydaje się to takie enigmatyczne, takie nieokreślone. Dlatego warto sobie ciągle jakby przypominać, co to jest to Królestwo Boże. Bo na kartach Ewangelii bardzo często Jezus mówi o Królestwie Bożym. Najprościej mówiąc, Królestwo Boże to jest królowanie Pana Boga, Jego przykazań, Jego woli w naszym życiu. To jest królowanie Pana Jezusa, Króla Wszechświata, który przyszedł na ziemię, żeby zapoczątkować w sposób pełny królowanie Boga poprzez Ewangelię, poprzez te zasady, które głosił, dla których umarł i zmartwychwstał. To jest właśnie Królestwo Boże. Czyli jeszcze inaczej mówiąc, Królestwo Boże, ta największa wartość dla ucznia Chrystusa, to prawo Pana Boga, Jego zasady, zasady Ewangelii, zasady Jezusowe w naszym życiu osobistym, w naszym życiu rodzinnym, w naszym życiu społecznym, parafialnym, obojętnie, co byśmy tutaj nie powiedzieli. Zawsze te zasady, te prawa, Bóg, sakramenty, modlitwa, to ma być najważniejsze. I Chrystus podał nam te przypowieści, aby ukazać, jak się zyskuje to szczęście Królestwa Bożego teraz i w wieczności. Bo Królestwo Boże tutaj na ziemi jest przejściowe. Dążymy do Królestwa Niebieskiego, gdzie Bóg będzie królem na wieki. Dla wszystkich, którzy się przy Nim zgromadzą. I Chrystus mówi dzisiaj w Ewangelii o dwóch sposobach, żeby człowiek już tutaj na ziemi zyskał szczęście Królestwa Bożego. Żeby to Królestwo Boże w nim się zakotwiczyło, zakorzeniło. Otóż pierwszy sposób to jest sposób tego człowieka, który znalazł skarb w roli. Można powiedzieć, że on się nie natrudził. To tak przyszło od razu, jakby przypadkiem, bez wielkiego jakiegoś wysiłku. Tak jakby właśnie ktoś znalazł skrzynkę pieniędzy na polu. Szedł i kopnął i znalazł skarb. Notabene w czasach Pana Jezusa zdarzało się, że właśnie w ten sposób ukrywano skarb. Ktoś kopał w roli
jakąś jamę, wrzucał pieniądze i się okazało, że nagle umiera. I skarb jakby przepadł, dopóki go ktoś nie znalazł. I to jest pierwszy sposób, że tak jakby to zostało dane bez jakiegoś wielkiego wysiłku. I to się dzieje, moi drodzy, przez sakrament Chrztu Świętego. Kiedy ktoś jest ochrzczony, od razu w darze otrzymuje Królestwo Boże. Staje się dzieckiem Boga, otrzymuje wiarę, otrzymuje miłość, otrzymuje Ewangelię. Później się to rozwija przez wychowanie religijne w domu, w szkole, może na katechezie, może w parafii. Po prostu tak bez wielkiego jakiegoś trudu. Ale drugi sposób to jest sposób tego człowieka poszukującego drogocennej perły. To jest właśnie szukanie. To jest poszukiwanie wyższych wartości, jakichś lepszych spraw. To jest szukanie, przechodzenie od jednej filozofii, która coś tłumaczy, do drugiej filozofii, od jednego człowieka, który jest mądry, do drugiego, który jest jeszcze mądrzejszy. Aż w końcu taki człowiek, który poszukuje tych wartości, bo ciągle go coś ku temu rozpiera w środku, znajdzie drogocenną perłę nauki Chrystusa. Zauważy, że wszystkie inne filozofie mądrości są niczym w porównaniu z tym, co Jezus zawarł w Ewangelii. I od tej pory zaczyna to Królestwo Boże w swoim sercu i w swoim życiu rozprzestrzeniać. Tak się dzieje w życiu wielu świętych, jak chociażby w życiu świętego brata Alberta Chmielowskiego, który tak właśnie poszukiwał. Najpierw szukał wszystkiego, co jest wartościowe w walce o wolność ojczyzny. Stracił nogę, został kaleką podczas powstania styczniowego. Później jako malarz utalentowany, wybitny, jeździł po świecie, zdobywał różne laury, a i to mnie wystarczało. W końcu zobaczył, że najważniejsza jest Ewangelia Jezusa, Ewangelia ubogich, dlatego poświęcił się on, wybitny malarz światowej prawie sławy, najbardziej biednym, potrzebującym. Dla nich założył w Krakowie ogrzewalnię, z nimi mieszkał i troszczył się o wszystkich chorych, cierpiących z całego Krakowa. To jest właśnie drugi sposób. I tak czasami jest, że otrzymujemy w darze, tak jakby bez trudu, ale później coś się w nas dzieje i musimy szukać. Ale te przypowieści Jezusa mówią jeszcze też o innej prawdzie, że nikomu darmo nie daje się Królestwa Bożego, ani nie można tego Królestwa Bożego ukraść, żeby mieć na zawsze. Zobaczmy, że pole, które kupił ten człowiek, który znalazł skarb, i tę drogocenną perłę kupca poszukującego, trzeba uczciwie kupić, ponieważ skarb i perła ma wielką wartość i trzeba za nią zapłacić. Trzeba się czegoś wyrzec, aby coś zdobyć. I właśnie na tym polega to nasze dążenie do tej najważniejszej wartości w życiu, że trzeba pewnych spraw się wyrzekać, aby zyskać coś najwspanialszego. I na czym polega to wyrzeczenie się wszystkiego, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, aby zyskać Królestwo Boże, żeby Bóg był najważniejszy w naszym życiu. Często jest tak, że jesteśmy bardzo przywiązani do różnych pięknych wartości, wspaniałych, ale one jakby przysłaniają nam Boga.
one jakby wybijają się na pierwsze miejsce. Tymczasem to właśnie Bóg, przykazania, sakramenty, modlitwa, Słowo Boże ma być najważniejsze. Tymi wartościami pozytywnymi, które czasami zdają się konkurować z najważniejszymi wartościami, mogą być na przykład wartości materialne, dobre, potrzebne, bez nich nie idzie żyć. Tymi wartościami może być rozrywka, przyjemności, ludzie, kariera, dom, działka, poglądy polityczne, telewizja, internet, różne rzeczy, wszystkie dobre i pozytywne. I trzeba starać się o nie, bo bez nich ciężko żyć. Ale nie mogą one konkurować z Bogiem. Dlatego Jezus mówi, że trzeba sprzedać, trzeba wyrzec się tych rzeczy, ustawić w odpowiednim porządku. Najpierw Bóg, najpierw Jego Ewangelia, najpierw przykazania, najpierw modlitwa, najpierw msza święta, a potem dopiero te wszystkie pozytywne wartości. Nie można zamienić tej hierarchii wartości. Dlatego prośmy dzisiaj Pana Jezusa, żebyśmy na tej drodze, którą wybraliśmy, bo tutaj jesteśmy, wybraliśmy Pana Jezusa, wybraliśmy Eucharystię, wybraliśmy Królestwo Boże, byśmy wytrwali, by coraz bardziej Królestwo Boże stawało się dla nas skarbem i drogocenną perłą.